Przed mikrofonem Roch Siciński, a w naszym zielonym studiu dwójki, dziś perkusista Teo Olter. Witaj. Dzień dobry. Teo Olter, który w najbliższy piątek wraz ze swoim kwintetem wystąpi kawałek dalej w innym budynku, w studiu S3 polskiego Radia, oczywiście w cyklu jazz.pl. Jeśli istnieje takie pojęcie jak statystyczny polski jazzman, to ty w tego statystycznego polskiego jazzmana się nie wpisujesz. Po pierwsze dlatego, że nie skończyłeś na przykład Akademii w Katowicach. Po drugie na przykład dlatego, że nie zostałeś na uczelni. No, twoje codzienne życie wygląda nieco inaczej niż, niż tego statystycznego polskiego jazzmana. Zgadzasz się? Trochę tak, nie skończyłem, nie skończyłem Katowic, nie skończyłem żadnej akademii. Nie skończyłem studiów, nie zacząłem studiów nawet żadnych. Gdzieś zacząłem od razu po, po liceum plastycznym z drugiej strony zacząłem od razu grać muzykę. I tak, no myślę, że to trochę daje zupełnie inny kontekst postrzegania i muzyki rzeczywistości trochę. Trochę od innej strony, od jakiegoś takiego improwizowanego szaleństwa zacząłem, gdzie po dopiero gdzieś 10, 10 latach grania zacząłem się zajmować kompozycją i, i takimi zagadnieniami muzycznymi, które myślę większość osób bardzo szybko zaczyna kminić. I też piszę muzykę z zupełnie innego tematu, właśnie chyba przez to, że. To wszystko jest dla mnie wciąż na przykład bardzo inspirujące. I jakieś rzeczy, które dla innych mogą się wydawać już yy, męczące, to dla mnie właśnie to jest odkrywanie teraz tych, yy, tych rzeczy, które jakieś moje umiejętności, moją muzyczną jakąś duszę, energię. Ustawiają w, w inny sposób. Mm -hmm. No, i tu właściwie poruszasz taki odwieczny temat: czy to, że ktoś nie został skażony edukacją instytucjonalną jest dobre czy złe? Oczywiście wszystko zależy od przypadku. Tak samo jak to, że dzielisz życie na tę pracę zarobkową, ale też pracę artystyczną, co z jednej strony Daje wiele zalet, jak na przykład to, że nie musisz chodzić na artystyczne kompromisy. Czego chyba byś nie lubił, jeśli dobrze odczytuję Twoje intencje muzyczne? No ale z drugiej strony, nie jesteś muzykiem przez całą dobę. Jak myślisz, jakie są największe plusy tej, tej sytuacji? Może poza tym niechodzeniem na kompromisy, bo to, to już tu padło? Teraz myślę, odczuwam. Jakąś wolność po, po pracy przez rok na etacie i bardzo dużym stresie i, i, i posiadaniu bardzo mało czasu na swoje rzeczy teraz przeniosłem się z powrotem za bar, i jak mam wolny czas, to, to kilka dni w tygodniu pracuję za barem, ale żyję w jakimś teraz wakacyjnym klimacie, gdzie dużo podróżuję właśnie. Wróciliśmy obaj z, z Łodzi, gdzie y, odbywało się International Jazz Platform. Wcześniej y, udało mi się być y, w Krakowie na, y, na nocy jazzu i w y, dworku białoprędnickim. Y, I poza jeżdżeniem, oczywiście ze swoim zespołem i z koncertami, z zespołem Pokusa byliśmy na festiwalu Spokój y, przez trzy dni y, na kaszubach y, w lesie pod namiotem. No i jest to jakaś wolność i właśnie szansa podróżowania i z, spotykania się z muzyką na żywo w wielu miejscach z różnych kultur, tak właśnie też takiej na przykład na spokoju bardzo dzikiej muzyki. Dużo tam jest eksperymentu i punkowości, dużo hip-hopowej muzyki, a nagle dworek w Krakowie albo wieczorem klubu Muniaka, i wszystko się zgadza stoja mainstreamu. Tak no właśnie, jest. ale no, wolność oczywiście gdzie jak gdzie, ale w muzyce jazzowej jest y, kluczowa. Y, ty jesteś jednym z tych artystów, który chodzi na koncerty, bo to wcale nie jest sytuacja oczywista, ale w twojej wypowiedzi padły dwie istotne kwestie. Po pierwsze zespół Pokusa y, z Natanem Kryszkiem i Tymkiem Brendalem. W tym składzie możesz być rozpoznawalny dla części naszych słuchaczy. Y, przynajmniej dla mnie był to początek twojej drogi takiej y, Nazwijmy to już publicznej. Było to zdecydowanie. A z drugiej strony powiedziałeś o punkowej energii na festiwalu Spokój. No i ten punk to być może był początek Twojej drogi, tej jeszcze niepublicznej, to znaczy gdzieś w zespołach garażowych. Zacząłeś w ogóle od gitary, i to chyba ma wpływ też na to, jak myślisz melodią. Tak, zdecydowanie. To myślę też ma właśnie. Przez brak gdzieś tam tej, tej edukacji takiej klasycznej, zwłaszcza na takim instrumencie jak perkusja. Coś czego się nauczyłem grając na gitarze, właśnie jakiś taki rytmiczno-melodyczną mieszankę. To jest jakby właśnie sposób mojego grania na bębnach, który myślę się trochę wyróżnia z takiego stricte groove'owego czy stricte jazzowego grania. I pomaga bardzo w improwizacji, myśląc nie właśnie strukturami, która ma jasne zakończenie, czy jasną figurę, czy to są piątki, czy lewa, prawa ręka, jakby tylko słuchając, jakby w każdej sekundzie jesteś gotowy na zmianę, zmianę tego, co grasz pod to, jak idzie melodia, którą się słyszy ogólnie. I też repertuar, który stworzyłeś, który zawarliście ze swoim kwitetem na płycie, to jest jakiś punkt odniesienia, oczywiście. W w trakcie koncertów może być, a właściwie na pewno jest inaczej za każdym razem. Szczególnie, że w studiu S3 Polskiego Radia pewne zmiany w składzie. Zamiast Kamili Drabek pojawi się Flavio Gulotta, więc inny, jeden z basów. Tak jest. Bo to jest ten element, który jest charakterystyczny dla tego repertuaru, więc zadam to pytanie. Czemu napisałeś muzykę na kwintet, w którym dwoje basistów się pojawiło? Raczej było odwrotnie. Myślę, napisałem muzykę dla dwóch basistów, którzy zostali obudowani w Quintet, w, w bo jakby takie było pierwsze założenie tego projektu, to było trio na kontrabas, gitarę basową i perkusję. Co wciąż wydaje mi się najbardziej punkowym składem, jaki jest możliwy. To było myślę... Trudno w sumie teraz chciałem jakoś przypomnieć konkretną inspirację do, do tego, ale samo to instrumentarium po prostu wydaje mi się, bardzo inspirujące w soundzie. Że, y, trzymanie mocnych linii i budowanie y, ich jak bliższą częstotliwością dźwięków, w melodii niż wysokimi dźwiękami, czy na saksofonie, gitarze, czy pianinie. Y, jakby to jest coś, co. Fajnie się po prostu podkłada jako melodia i, i, i podstawa pod perkusję, pod wysokie blachy, pod werbel, a potem dopiero do tego dostało dołożone piano, żeby trochę dodać harmonii, no i w końcu również saksofon, żeby jednak momentami móc wejść na ten poziom już takiego czasem epickiego, po prostu melodycznego rozwiązania. No zwykle Bębniarze mają swoich ukochanych basistów czy basistki. A kiedy mają grać w sekcji, w której nie grają na co dzień, no to zdarza się, że no nie do końca komfortowo się czują. Ty przeciwnie, zaprosiłeś dwoje basistów do składu. W wypadku piątkowego koncertu dwóch basistów do składu. To będzie Tymek Bryndal i Flavio Gulotta. No ale przejdźmy do bębnów. Mówisz o tym innym myśleniu formą jak na perkusistę mówisz o rejestrach wiem że dużą wagę przykładasz do tego jak stroją twoje tomy jaka jest twoja rola w tym zespole bo słuchacze mogą myśleć, że ok, skoro to album perkusisty, to pewnie tej perkusji jest najwięcej. Często też tak jest, że perkusiści nagrywają płyty dla perkusistów. Ta płyta chyba taka nie jest. Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że moja rola w tym zespole to jest głównie poza komponowaniem, drukowanie i zbieranie nut z podłogi po, po każdym koncercie. No, y to jest muzyka skomponowana. Takie są w niej y elementy improwizacji, tak jak mówiłeś, ale jest, są to kompozycje, a komponowanie solówek perkusyjnych, to, to nie jest coś, co mnie jakoś super interesowało. Stąd jakby te skomponowane elementy głównie są na, na innych instrumentach. Y są y utwory, w których rola perkusji, to jest czysto dodawanie pulsu pod, pod improwizację innych. Y Innych instrumentów albo pod melodię. Są w większości to utwory, w których perkusja jest częścią melodii i tylko mikroelementy, w których gdzieś tam się wyłamuje, dla kontrastu, robiąc coś bardziej spontanicznego. A zdecydowanie nie jest to płyta wypełniona solówkami perkusyjnymi. Bez cyrkowego metrum, bez. wyjątkowo. No ale jeśli powiedziałbym, że Taki banał, że byłeś, że, że perkusja była twoim przeznaczeniem, to byś się obraził, czy patrząc z tej szerszej dzisiejszej perspektywy powiedziałbyś, że to prawda? Nie, myślę, że prawda. Mój tata był perkusistą, ja wciąż mam po nim bębny, które czekały na mnie w piwnicy w Trójmieście, aż byłem na nie gotowy przez wszystkie fazy deskorolki, gitary. I e, innych rzeczy, i w końcu, jak doszedłem do tego momentu, to okazało się, że one tam są. E, I udało się e, kolegę mojej, ma mojej mamy e, poprosić o to, żeby je przywiózł. Przyjechały idealnie na pierwszy koncert, jaki zagrałem w życiu pod klub, e, właśnie z zespołem Pokusa. Pamiętasz tamte emocje? Tak, myślę, że. Mm, no to była muza super y, spontaniczna, super improwizowana, bardzo żywiołowa. I mimo tego, że ja wtedy miałem lat 13, Natan 14, Tymek wydaje mi się troszkę więcej, ale wciąż naście. Y, pierwszy koncert y, graliśmy w dużym, w dużym lokalu w ćwiczeniówce Krasińskich przy y, szkole imienia Fryderyka Chopina na Tamce. Y, Koncert nasz y, się skończył y, wizytą policji oraz sąsiadem, który wyrwał ze ściany y, korki i niestety DJ po nas już nie był w stanie zagrać, ale y, publika y, reagowała super, szałowo na to, na to, co robiliśmy i ta energia była bardzo czytelna i przez długi czas y, to była emocja, która nam myślę towarzyszyła. W myśli tego zespołu i też na żywo na koncertach, w kontakcie tej muzyki z ludźmi, bardzo to było wtedy żywe. No. To, co się nie zmieniło, to bębny, bo teraz nie wiem, jak w innych składach, ale, ale w Twoim składzie jednak ta free jazzowa, zupełnie otwarta energia, no, no, w tym składzie raczej stawiasz na coś innego. Nie wiem, czy w. W latach, kiedy grałeś tą niezwykle otwartą formę, nie, tęskniłeś za melodią, czy po prostu dojrzałeś do pewnego momentu, w którym cenisz sobie w swojej muzyce inne jej elementy? Myślę, że to nie jest tak zerojedynkowe. Mam momenty, w których bardzo chciałbym robić właśnie takie szaleństwa. Mam momenty, w których. Te najbardziej liryczne elementy y, muzyki mnie interesują. Co jakiś czas mam moment, gdzie bardzo chciałbym założyć zespół y, shoegazowy czy postrokowy po prostu z dwiema gitarami. Y, a mam takie momenty, gdzie, gdzie jakby myślę nad właśnie solowym materiałem, solo i tylko jakimiś y, strukturalnymi, rytmicznymi sytuacjami. Więc to nie jest tak, że to jest podróż od A do B. Myślę, jest to bardziej podróż przez różne elementy tego, co, co mnie interesuje, a na żywo rzeczywiście jest to też jakieś połączenie tych elementów, bo, bo te mimo, że kompozycje nie są o tym, żeby tworzyć szalony, free jazzowy świat, to on się czasem gdzieś pojawia i myślę, że jeżeli pojawia się w. Taki niezapowiedziany sposób to jest to też tym bardziej interesujące dla, dla słuchaczy i być może nawet bardziej naturalne, na pewno bardziej zróżnicowane, bo wiele kolorów w tej palecie, którą przygotowałeś wraz ze swoim kwintetem, kwintetem, który wystąpi już w piątek w studiu S3 Polskiego Radia o 18. Polecałbyś słuchaczom najpierw zapoznać się z twoją pierwszą autorską płytą, czy pojawić się w studiu, czy przed odbiornikami, czy przed Internetu odbiornikami wszelkiej maści ekranami, bo to też streaming na żywo, i, i zrobić taki eksperyment, żeby poznać Twoją muzykę najpierw w wersji koncertowej, a potem w studyjnej, bo no, wiem, że to też były zwykle pojedyncze takei, to, to nie była cyzelowana płyta w postprodukcji, czy no to też jest energia koncertowa na niej zawarta, ale czy tak jest, że Waszą siłą są jednak koncerty? Yy, myślę, że zależy też od y, tego. Yy... Kto słucha? Były takie głosy na, na koncercie, zwłaszcza ostatnio w Łodzi, że płyta nie porwała, że się wyszło z domu trochę niechętnie, coś padał deszcz, a może jednak dzisiaj można odpuścić, a warto było i że koncert świetny i, i że do płyty zwrócił. komplement, nie wiem. Tak jak. jest, ale... Y Myślę, że płyta ma swój, yy, swój vibe i, i warto, myślę, posłuchać. Jest zdecydowanie innym przeżyciem niż koncertowe przeżycie, co też pokazuje, myślę, chodzi o różne statystyki yy, spotify'owe na przykład. To najpopularniejszy utwór to jest utwór John. Mhm. Utwór bardzo balladowy, tak. cichy, wolny, yy, minimalne, Tam właśnie są bębny, yy, solo na kontrabasie. I to rzeczywiście chyba jest taki utwór, który w jakiś takich warunkach domowych się najlepiej sprawdza, ale równie świetnie sprawdza się na żywo pomiędzy głośnymi kompozycjami jako jaki taki dodatkowy kolor. Więc ja bym posłuchał i sprawdził, czym się różni. A jeżeli ktoś chce przyjść na koncert i posłuchać koncertu, bo to są emocje, które go bardziej interesują, to może później ta płyta będzie fajną y, pocztówką jakoś z tego przeżycia. Nawet jeśli będzie padać w piątek, to zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do studia S3 Polskiego Radia w Warszawie, a jeśli oglądają nas Państwo z jakiegoś innego miejsca w Polsce czy za granicą, to zachęcamy do śledzenia transmisji w internecie oraz na falach programu drugiego Polskiego Radia. W pogoni za szczęściem repertuar z tej płyty pojawi się w naszym cyklu jazz.pl, a zaprezentuję go Państwu Kwintet Teo Oltera. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. dziękuję.